wyobraź sobie, że prowadzisz firmę Profesjonalna Niania i opiekujesz się zawodowo małymi dziećmi i prowadzisz rejestr dzieci, które do ciebie przychodzą i którymi się opiekujesz. W zeszłym miesiącu przez twoje ręce przewinęło się sześcioro dzieci i jak co miesiąc zapisałeś w rejestrze wiek każdego dziecka. Po paru dniach otwierasz rejestr, chcesz coś sprawdzić, a tam plama niebieskiego atramentu przykryła jedną z liczb, a nie pamiętasz Ile lat miało to dziecko? No i strasznie się martwisz, że cały ten rejestr na nic się nie zda, bo dane zostały utracone na zawsze. Ale potem sobie przypominasz, że za każdym razem, kiedy wpisujesz wiek kolejnego dziecka, jednocześnie obliczasz bieżącą wartość średniej. I tutaj mamy średnią. Średni wiek całej tej szóstki dzieci. W takim razie, jeżeli mamy średnią i mamy pięć z sześciu zapisanych liczb, wiemy, ile lat ma piątka naszych dzieci. To czy potrafimy na tej podstawie obliczyć tę szóstą liczbę? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Ok. Oznaczmy tę brakującą liczbę lat niebieskim znakiem zapytania. Zastanówmy się najpierw, jak oblicza się średnią. Jak byśmy ją obliczyli, gdybyśmy mieli wszystkie sześć liczb? Wzięlibyśmy sumę wszystkich lat, dodalibyśmy wszystkie te liczby i podzielilibyśmy ją przez liczbę dzieci. I to by była nasza średnia. Dodajmy tylko, że średnią nie tylko w statystyce można zdefiniować na wiele sposobów. W sensie czysto matematycznym, to o czym tutaj mówimy, to tak zwana średnia arytmetyczna. Jeżeli teraz pomnożymy obydwie strony tego równania razy liczbę dzieci i razy liczba dzieci również po prawej stronie, to to się skróci z tym, i po lewej stronie zostanie suma lat wszystkich dzieci, która się równa. Średnia arytmetyczna razy liczba dzieci. Liczba dzieci jest naszą liczbą zebranych danych. I może teraz do odzyskania naszej zguby możemy wykorzystać takie równanie. Bo tutaj mamy wewnątrz tej sumy naszą brakującą daną, nasz znak zapytania, a z prawej strony znamy zarówno średnią arytmetyczną, jak i liczbę dzieci. Możemy zatem rozwiązać to równanie ze względu na znak zapytania. I tak zrobimy. Wróćmy do początku i podstawmy liczby. Będzie prościej. Suma wszystkich lat, suma wartości naszych danych to będzie 5, dodać 2, dodać znak zapytania, dodać 2, to kolejne 2, dodać 4 i dodać 8. Możemy to podzielić przez liczbę naszych dzieci, czyli przez liczbę naszych danych mamy szóstkę dzieci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, podzielone przez 6 i to się równa średnia, a średnia równa się 4. Tu zresztą widać wzór na średnią arytmetyczną. Tak dokładnie oblicza się średnią arytmetyczną. Dodaje się wszystkie wartości i dzieli przez ich liczbę. Zobaczmy, czy da się to jakoś uprościć. 5 dodać 2 to jest 7, 2 dodać 4 to 6 i dodać 8 to razem 14, 7 i 14 to 21, czyli zostaje w liczniku 21 dodać znak zapytania. Podzielone przez 6 równa się 4. Możemy teraz zrobić to, co zrobiliśmy tu u góry, czyli możemy pomnożyć obydwie strony razy liczbę dzieci, czyli razy liczbę naszych danych, razy 6. Razy 6 z tej strony i razy 6 z tej strony. 6 w liczniku, 6 w mianowniku, skraca się i po lewej stronie zostaje nam 21 dodać znak zapytania. Cała reszta się uprościła albo skróciła, czyli mamy 21 dodać znak zapytania równa się 4 razy 6, czyli. 24. Ile równa się znak zapytania? 21 dodać co? Równa się 24. Możecie od razu powiedzieć, zwyczajnie patrząc na to równanie, że znak zapytania to 3 i macie rację, ale można bardziej metodycznie. Można odjąć od obydwu stron równania 21 i będziemy mieli znak zapytania równa się 24, odjąć 21. W ten sposób również znak zapytania równa się 3. No, i udało nam się obliczyć brakujący wiek dziecka, dlatego że mieliśmy średnią. Za tym kleksem z niebieskiego atramentu było 3. Tak, na marginesie, to tak się właśnie konstruuje sumy kontrolne, wykorzystywane do odzyskiwania utraconych danych, na przykład w macierzach dyskowych. Jeżeli mamy jakąś liczbę obliczoną na podstawie wszystkich naszych danych, to jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób odzyskać taką pojedynczą zgubę. Ciekawe, czy udałoby nam się to. Przy dwóch zgubionych danych i to by było na tyle.